Od 5 do 8 czerwca w Gdyni nastąpiła pierwsza portowa faza największych manewrów morskich na Bałtyku Baltops 2015. Ćwiczeniom towarzyszyła piękna pogoda i tłumy mieszkańców Gdyni oraz turystów. Pierwsze okręty wchodziły do portu już w czwartek, większość w piątek 5 czerwca. W manewrach uczestniczy 49 jednostek 17 państw. 41 z nich zacumowało w basenach portowych Gdyni. W basenie prezydenta rzuciły cumy m.in. dwa okręty litewskie Kursis i Żemaitis. Kursis to eks-brytyjski niszczyciel min typu Hunt oraz Żemaitis eks-duński patrolowiec. Przy nabrzeżu kutrowym stanęły trzy duńskie jednostki. Niszczyciele mil Hirsholm typu Holm i typu MSF oraz statek zaopatrzenia Blue Capella. Na końcu nabrzeża kutrowego zacumowały dwa okręty estońskie. Stawiacz Minta Suja typu Lindormen oraz niszczyciel min Sakala typu Sandown. Obie jednostki można było zwiedzać w sobotę 6 czerwca. A to pokład minowy i miejsce stawiania min. Na końcu nabrzeża pomorskiego zacumowały dwie jednostki. Łotewski flagowy stawiacz min Wirsaitis oraz norweski trałowiec Otra. Znaczna część okrętów została rozmieszczona przy nabrzeżu francuskim oraz w basenach nr 4 i 8, do których nie było dostępu. Natomiast można je było obejrzeć z daleka, z pokładu statku Dragon podczas rejsu po porcie. Przy nabrzeżu francuskim, obstawione kontenerami, stanęły dwa okręty Stanów Zjednoczonych. Silnie uzbrojony krążownik rakietowy Vicksburg typu Ticonderoga oraz niszczyciel rakietowy Jason Dunham, który wszedł do służby w 2010 roku. Ten jeden z najnowocześniejszych okrętów przeznaczony jest do obrony przestrzeni powietrznej, zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych oraz operacji uderzeniowych. Przy pirsie południowym portu wojennego widzimy niemiecki okręt zaopatrzenia A516 Donau. W basenie nr 8 stanęły trzy jednostki. Jedną z nich jest najnowszy nabytek floty duńskiej, fregata Peter Willemoes, w służbie od 2011 roku. Drugim okrętem zacumowanym w tym basenie portowym jest jedna z 12 kanadyjskich fregat śmigłowcowych typu Halifax o nazwie Fredericton. Trzeci okręt to duński okręt dowodzenia Absalon, który właśnie wszedł do portu i za chwilę rzuci cumy. Po przeciwnej stronie w basenie nr 4 zacumowała bliźniacza jednostka Nils Juel. Za duńską jednostką stoją kolejno francuski okręt zaopatrzenia Somme typu Durance, turecka fregata Goksu typu Oliver Hazard Perry i niemiecka fregata Lübeck. Najwięcej jednostek weszło do trzech basenów portu wojennego w Gdyni-Oksywiu. Do nabrzeża północnego dobiły holenderski niszczyciel min Cierygzi i okręt hydrograficzny Luymes. Za nimi zacumowały kolejne dwa holenderskie niszczyciele min typu Alkmaar, Makkum i Urk. Prawie cały pomost C zajął fiński stawiacz min Heemenmaa. Okręt posiada 4 zrzutnie dla 150 min, 2 wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych i 8 wyrzutni pocisków przeciwlotniczych. Przy pomoście C sumują 4 polskie okręty podwodne typu Kobben. Jeden z nich, ORP Kondor, weźmie udział w ćwiczeniach. Przy pomoście A obok polskiego ORP Wodnik cumuje szwedzka korweta rakietowa Malmö typu Sztokholm. Jej podstawowym uzbrojeniem jest 6 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych RBS-15 i 2 wyrzutnie torped. Przy molo południowym cumuje norweski trałowiec Rauma. Za norweskim trałowcem przycumowały 2 bliźniacze niszczyciele min, litewski Skalvis i brytyjski Quorn. Po drugiej stronie mola znalazły swoje miejsce francuski niszczyciel min Eridan oraz holenderski bliźniaczy okręt Willemstad. Przy piersie południowym cumuje polski niszczyciel min ORP Mewa. Za polskim okrętem widzimy niemiecki okręt zaopatrzenia Donau. Dziś można obejrzeć go nie tylko z bliska, ale również zwiedzić. Po przeciwnej stronie zacumował niemiecki trałowiec Auerbach typu Hameln. Również dziś można zwiedzać, a nawet filmować duńską fregatę Peter Willemoes. Przy trapie odbierane są jedynie torby i plecaki. Droga zwiedzania prowadzi do pokładu i lądowiska dla śmigłowców oraz hangaru. Przychodząc do stanowiska dowodzenia, można poczuć wielkość tej jednostki. W oddali widać okręty zacumowane w basenie numer 4 przy nabrzeżu polskim, w tym bliźniaczą duńską fregatę oraz brytyjską fregatę Iron Duke. Gdy opuszczam port wojenny na Oksywiu, kolejny rejs realizuje statek wycieczkowy Dragon.